Dzień dobry kochani, witam w kolejnym dniu, w Tajlandii. My dzisiaj zostawiamy dziecko z dziadkami i z ciocią i z wujkiem i jedziemy na taką wycieczkę we dwójkę. Wycieczka, która będzie dużo snorkeling, kayaking, jedziemy speedboat, to nie dla dziecka. No ale chciałam wam pokazać, że co się dzieje, jak mama przygotuje rzeczy dla dziecka. Tutaj jest kasza na rano, szczoteczka, rzeczy na pieluchy, czapki, outfity i tak dalej, snacks na później, wodę. Wszystko tutaj przygotowałam rodzicom, żeby było im łatwiej. I też ogromno poprosiłam ich, żeby poszli oddali nasze pranie, bo my już pojutrze wyjeżdżamy z tej wyspy, idziemy na drugą wyspę. Ta druga wyspa jest mniejsza, to myślę, że pranie będzie trochę droższe tam. No i co? Migadam, ale czas lecieć. Tutaj mówią, że czekają na nas. A gdzie czekają? By reception. What's reception? You don't know where reception is. No. Wiesz, gdzie jest recepcja? Tak. A, ja nie wiem. Jesteśmy właśnie, dali nam bransoletki i nas organizują, jakby wszystkich turystów tutaj nas ogarniają. I powiedzieli nam, jak kupowaliśmy wycieczkę, że będzie śniadanie. Powiedziałam Johnowi, żeby uważał, bo dla nich śniadanie jest trochę inne i śniadanie jest co, John? Banan. W sumie bardzo zdrowo, a co? No i ja teraz próbuję poszukać, może tutaj gdzieś znajdę jakąś kawkę. Znalazłam taką kawkę rozpuszczalną i piszę 3 w 1. To znaczy, że też jest cukier i mleko. No i John, próbujesz? Słodkie. Ej, daj spróbować. No właśnie widziałam, że sporo cukru tutaj jest. Wow, bardzo słodkie, ale całkiem całkiem. Które nazywają Mama Wyspa Mama. I musimy wchodzić po bardzo stromych schodach. Wchodzenie to bez problemu, schodzenie to będzie problem. No. I tam podobno jest piękny widok. I tak wyglądają te schody. Jak widzicie, trzeba naprawdę się wspiąć tu.
No, ten kamu lej, ten kamu lej. Już spinę. Wspięliśmy się na górę. Jesteśmy już na górze. Jak się czujesz? Good. Good. Chciałam wam pokazać zejście w dół, jak to wygląda. A gdzie jest winda? Tam są nasze łódki. A po takiej długiej podróży to stwierdziliśmy, że zasługujemy na lody. Bardzo drogie, droższe niż w Warszawie, nie? Ale lepsze. Ale dobre. Tutaj nas karmią i mamy do jedzenia zielone curry, jakąś sałatkę, kurczaczek i owoce i wodę. No sałata. Don't rock the boat. How many seconds? No, jesteśmy już w kolejnej wyspie, w czwartej. John mi dał pospać w ostatniej wyspie, bo bardzo miło z jego strony, dziękuję. I jeszcze w dodatku tutaj na nowej wyspie mają taki coffee bar i zamówiliśmy sobie kawkę. Jest pyszna, jest słodka. Właśnie z Johnem mówiłam, że tutaj nie ma coś takiego jak bez cukru, oni w ogóle tego nie rozumieją. No idziemy teraz powolutku zobaczyć, co jeszcze tutaj jest na wyspie, a my potem idziemy na plażę. No i poszliśmy tutaj na plażę, widzicie, jesteśmy sami na plaży. Bo tutaj trzeba przejść przez wodę, żeby tutaj dotrzeć. No, jest naprawdę tutaj tak przepięknie. Och, widzicie za mną piękną, białą plażę. Hamek, jest Buda też za nami. Och, czuję się bardzo, bardzo zrelaksowana, muszę wam powiedzieć, naprawdę. John, spodnie popraw. Can see your butt. Cheeky butt, cheeky butt, cheeky butt, butt, butt. Teraz John będzie pozować na tym, jak na zdjęciu. Mówię mu, żeby nie spadł. Zrobić ci zdjęcie? No i po sesji teraz jestem ciekawa, jak John zejdzie. I tak musimy prawie a tam do kolan przejście, żeby dojść do plaży więcej osób. Muszę wam powiedzieć, że w naszej grupie jest 6 czy 8 Polaków, ale się wstydzimy coś powiedzieć do nich. I też jest kilka osób z Izraela, dwie takie duże rodziny z Kanady, a naprawdę bardzo fajnie. I tutaj jest nazwa tego parku narodowego. Wracamy do hotelu. Tutaj Kicia nas wita. Cześć Kicia. Cześć słońce, co robisz? Idziesz polować myszki? Pa pa Kicia. Jesteśmy na kolacji teraz. Tak wygląda nasze jedzenie. Chcieliśmy, żeby Mateda zjadła trochę chlebka, ale za bardzo nie chce, je ryż. I tutaj pije electrolytes, takie specjalne od lekarza. Dostaliśmy takie picie, jak była w szpitalu, a żeby nie była odwodniona. To teraz to pije. No i reszty czekają na jedzenie. My jemy. Dzień dobry kochani, my już jesteśmy na drugiej wyspie,
a w ogóle powiem wam szczerze, że dzisiaj w ogóle nie vlogowałam. Chyba potrzebowałam po prostu taką przerwę od vlogowania plus przemieszczenia się od jednej wyspy do drugiej wyspy. To jest no kupa pracy, jak sobie wyobrażacie. Trzeba się spakować, ogarnąć Matyldę. My też jesteśmy tacy jakby organizatorzy tej wycieczki, to też upewnijcie, że wszystkie pojazdy są dobre i tak dalej, bilety są. No i trochę stresu było dzisiaj, dlatego też nie vlogowałam, ale właśnie skończyłam edytować ten vlog, który oglądaliście i mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to kciuki do góry. A już jest bardzo późno, dlatego już nawet nie umiem rozmawiać po polsku. No jutro jest Sylwester, to będę na pewno vlogować i pokażę wam, jak nasz Sylwester będzie wyglądał. No i co? No i jak zawsze Matylda i ja, i John, i cała rodzina życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Dobranoc w sumie.